Okej, witam was wszystkich. Dzisiaj trochę jest takiej innej kazalnicy, dlatego że nasze jest w innym miejscu. Dzisiaj chciałem przekazać wam Słowo Boże na temat może taki temat, który potem w kazaniu będzie widoczny. Gdzie nie ma prawdziwej wiary, tam są czary. I teraz, zanim pójdę do słowa, chciałem powiedzieć, że to słowo przyszło do mnie kilka dni temu. I zastanawiałem się nad tym, zastanawiałem się ze swoją żoną też. I faktem jest to, że słuchajcie, kiedy ludzie udają wierzących, kiedy ludzie udają ludzi, którzy znają Boga, nie? Bo co to jest wiara, nie? Wiara to jest stan serca człowieka. Na ten temat dużo rzeczy może znaleźć w Piśmie Świętym. I jak tworzy się prawdziwa wiara? Wiara prawdziwa tworzy się przez to, że jesteśmy doświadczani przez różne doświadczenia, przez jakieś uciski, które przechodzimy w życiu i tak dalej, nie? Żeby właśnie pod presją, żeby to prawdziwe, które jest w nas, żeby okazało się, nie? Żeby wiara, która jest w nas przez Ducha Świętego i w Duchu Bożym, nie? Która jest w naszym duchu, no nie? Żeby ona manifestowała się. Bo wiara to jest coś takiego, że to nie jest w głowie naszej, w naszej logice, ale wiara jest w naszym sercu. Jak ona się tam dostaje? Otóż wiara dostaje się przez to, że człowiek Boży czyta Boże Słowo i je rozważa w swoim sercu, maluje to Słowo Boże w swoim sercu, to Słowo staje się dla jego życia czymś pewnym. I tak, że to, co w sercu ma, to jest po prostu takim realem duchowym. I teraz będę czytał z listu do Koryntian, 3 rozdział i 3 werset. Może tak, zacznę od... Apostoł Paweł to mówi tak. I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałem pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótliwość, to czyście leśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem, jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi ja Apolosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Bo któż jest Apollos? Albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile dał mu Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, kto sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy my, a wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Tu apostoł Paweł mówi, że ludzie wierzący, którzy uwierzyli, dla których było Słowo Boże siane, dla których Boże Słowo było podlewane, że oni są rolą Bożą, to co powiedział Jezus, że się chce osiać, i jedne ziarno spadło na taką glebę, inne na taką, jeszcze inne na taki grunt. I ziarno, które spadło na dobrą, żyzną ziemię, te ziarno wydało owoc. I teraz tam jest powiedziane, że ta gleba wydała owoc, to ziarno wydało owoc, dlatego że ci, którzy słuchali tego słowa, oni je rozumieli. I tutaj właśnie mówi apostoł Paweł, że wy jesteście taką rolą Bożą. Budowlą Bożą jesteście. Czyli widzicie, nasze serce jest uprawiane przez Boże Słowo, przez Boże Sługi, nie? I też jest w naszym sercu coś budowane. Dlatego tutaj mówi, wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Teraz zobaczcie, mówi dalej. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a innym na nim buduję. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który został założony, a którym jest Jezus Chrystus.
Teraz chcę wam wytłumaczyć pewną rzecz. Otóż Słowo Boże nam mówi, że kiedy ludzie uwierzyli w pierwszym Kościele, kiedy Duch Święty został zesłany, tam jest powiedziane, że byli apostołowie, zajmowali się tym, że oni nauczali nauki apostolskiej i Słowa Bożego. I ta nauka apostolska, dlatego że to był pierwszy Kościół, opierała się na Starym Testamencie i to była nauka posłanych przez Boga mężów, takich jak Mojżesz czy Dawid i proroków, wielu tych, których Pan posyłał. I to była nauka, to było prawo Boże, to były fundamenty, to były rzeczy, które są na niebiosach ustanowione. I tutaj apostoł Paweł mówi, że on jako mądry budowniczy założył fundament. I teraz on mówi, że on w tej nauce apostolskiej założył swój fundament, no nie? A inny buduje na tym fundamencie, czyli o co chodzi? Czyli to, co apostoł Paweł przedstawia, jest fundamentem, a ludzie budują na tym, co po prostu apostoł Paweł ma jako fundament w swoim życiu, czyli naukę, którą apostoł Paweł ma. I dalej mówi tutaj, że każdy niech baczy, jak ten nie buduje. Mówi też, albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Czyli tutaj mówi apostoł Paweł, że on założył fundament, ale fundament, który on założył, nie, to jest fundamentem Jezusa Chrystusa. A Jezus Chrystus założył swój fundament na fundamencie nauki apostolskiej, o którym apostołowie nauczali w pierwszym Kościele. I tutaj mówi też Boże Słowo, że Jezus, na innym miejscu mówi, że Jezus stał się kamieniem węgła, czyli początkiem budowli na fundamencie apostołów i proroków i Starego Testamentu. Czyli tak w skrócie, i teraz mówimy, poczytamy dalej. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowlę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drewna, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele dzień sądny, bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie dzieło każdego wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie tak jak przez ogień. Zobaczcie, tutaj mówi, że jest fundament. Jezus jest fundament, założył fundament na fundamencie apostołów i proroków i teraz my budujemy na Jezusie. Apostoł Paweł mówi, że on założył fundament i teraz ktoś na fundamencie tym, co apostoł Paweł założył. Tak naprawdę ludzie, których zdobywasz dla Jezusa, których zdobywasz dla Boga, nie, oni są tak jakby tymi, którzy budują na twoim fundamencie. No nie? Tak samo jak dzieci budują na fundamencie rodziców. Na nauce, na przekonaniach, na tym, co rodzice, wiesz, myślą, co wierzą i tak dalej. Po prostu to po prostu jest budowane. Dzieci po prostu na tym budują. Nasze dzieci budują na tym, co widzą, co słyszą i z czego biorą przykład. Teraz przejdźmy do Ewangelii Marka. Marka 9 rozdział i 49 werset. Tam przeczytamy o Marka, rozdział 9, jest powiedziane tak. Albowiem każdy ogniem będzie osolony. Sól to dobra rzecz, ale jeśli sól zwietrzeje, czymże ją przyprawić? Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą. Tu mówi Jezus. To, co przekazuje nam Marek w swojej Ewangelii. Teraz pójdziemy do Księgi Kapłańskiej, trzeciej Mojżeszowej i przeczytamy o tej soli troszeczkę, żeby zrozumieć, o co chodzi z tą solą. Drugi rozdział, 13 werset. Słuchajcie, co mówi. Każdą twoją ofiarę z pokarmów posolisz. Żadnej twojej ofiary z pokarmów nie pozbawisz soli przymierza Boga twego.
Przy każdej ofierze swojej składać będziesz i sól. I teraz zobaczcie, co jest solą. Solą jest tutaj, możemy zobaczyć w innym miejscu Słowa Bożego, na przykład w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, czy Łukasza, 14 werset, że Jezus mówi o tej soli. Wy jesteście światłością świata, wy jesteście solą ziemi i takie przesłanie jest Jezusa, ale tutaj jest coś ciekawego. Albowiem każdy, to co czytaliśmy w Marka, każdy ogniem będzie osolony. I teraz, czyli co? Ogień jest solą? Na to wygląda. I słuchajcie, przy każdej ofierze, którą składali, miała być sól. Czyli co? Potrzeba było, żeby nasze serce było w ogniu. Potrzeba było, bo to symbolizuje sól. No nie? Ma może kilka wersetów na ten temat. Pismo Święte mówi w Rzymian 12:2, 1:2, składajcie swoje ciała jako ofiarę żywą. Ale Bóg mówi, pamiętaj, żeby była przy tym sól. Jak składasz tą ofiarę żywą, żeby był też ogień. Zobaczcie, następny werset. Czyli co? Płomieni duchem Panu służcie, mówi Słowo Boże. Zobaczcie, następny werset. Tylko na żywą ofiarę, którą składasz swego życia z siebie, nie? Może stąpić ogień. Jeżeli Bogu nic nie składasz, nie składasz swojego życia, tak jak Słowo Boże mówi, złóżcie swoje ciało na ofiarę, co to znaczy? Służ Bogu z całego serca. Tylko na ofiarę, którą Bogu złożysz, może stąpić ogień. Ofiary ze swego życia, z czegokolwiek, jeżeli Bogu nie złożysz żadnej ofiary, żaden ogień nie stąpi na to. Zobaczcie w przypadku Eliasza, czy w przypadku kapłanów, którzy składali ofiary. Jak ofiara była złożona, wtedy dopiero stępował ogień. Jeżeli twoje życie będzie złożone w ofierze, no nie? Jeżeli złożysz je, oddasz je Bogu, wtedy dopiero stąpi ogień Ducha Świętego na twoje życie. Bo wiecie, my dzisiaj jako wierzący mówimy, Jezus mówi, mam następny werset. Zobaczcie, mówi tak. Na przykład wejdę w ten werset, gdzie Jezus mówi tak. Och, jakbym pragnął, mówi tak, przyszedłem rzucić ogień na ziemię. Och, jakbym pragnął, żeby ten ogień płonął. I zobaczcie, Jezus sam, jego celem było rzucić ogień na ziemię, nie? Ale i zanim ten ogień jeszcze przyszedł na ziemię, nie? To Jezus mówi, pragnę, żeby ten ogień już zapłonął. O co chodzi? Zobaczcie, ogień Ducha Świętego przez Dzień Zielonych Świąt. I teraz, zobaczcie, co on powiedział Jan Chrzciciel. Kiedy Jezus przyszedł, zanim Jezus jeszcze przyszedł, ja ci się mówię tak, dajcie się na ten, który za mną idzie, powiedział Jan Chrzciciel, będzie zanurzać was w Duchu Świętym i w ogniu. Wiecie, wielu z nas ma Ducha Świętego, ale nie ma ognia. I teraz ludzie nie rozumieją, jak ten Boży ogień może być ze mną. No tak, Panie, powiedziałeś. Ogień, tutaj jest powiedziane, że każdy, albowiem każdy ogień będzie osolony. Czyli co? Ogień będziesz co? Osolony to znaczy, że ogień będzie coś w tobie robić, będzie w tobie działać. Bo posolony być solą to znaczy, że sól coś w tobie czyni, że ty się nie psujesz, że ona cię ochrania, że tak jak mięso, ono się nie psuje, kiedy jest osolone solą. Bo możemy powiedzieć, no tak, no ale patrzmy na funkcję. Czyli tutaj ogień i sól, posolony ogień. Ogień sprawia, że ty się nie psujesz, ale raczej odnawiasz się przez ten ogień. I zobaczcie, ta ofiara, którą Bogu składasz, musi być obok sól, czyli ogień. Zobaczcie następny werset. Każdy buduje na jakiejś podstawie. No nie? Czyli tak, czytaliśmy o fundamencie, że każdy buduje na fundamencie albo na podstawie, bo fundament i podstawa to jest to samo. To teraz tak, budujesz na podstawie czego? Słowa? Na podstawie czego budujesz? Na podstawie Bożego Słowa, które jest fundamentem, i Bożego Ducha. I teraz ogień, to co zbudowałeś, ogień Boży po prostu to osądzi. Ogień Boży to osądzi. Zobaczcie, ogień.
Bo wiesz, wielu ludzi myśli, że ogień to jest tak, że Duch Święty będzie ze mną i ja, wiesz, będę tu fruwać, znaki i cuda i tak dalej. Ale posłuchajcie, ogień przychodzi po to, żeby nas wypróbować, żeby nas oczyścić, żeby wyszło to, co z nas, co jest złego, co jest ludzkiego. I na przykład taki werset. Gdy was pali ogień, próby albo doświadczenia, że co, w ogniu próby okazuje się, jak ty po prostu zachowujesz się, w ogniu próby okazuje się, że co w tobie jest i tak naprawdę ogień przez to, co przechodzisz, wypala z ciebie to, co jest z ciebie. Albo z diabła, i to nie powinno być w tobie. To, co jest w twoim charakterze, to, co jest... Zobaczcie, jak przejdziesz Słowo Boże, no nie? To zobaczysz, że prawdziwa wiara powstaje przez ogień, który pali w twoim życiu. Ja dostałem słowo w tamtym roku, na początku roku, od Pana, że ten rok będzie rokiem ognia. Rok 2018 miał być rokiem ognia i faktycznie był rokiem prób. Naprawdę wielkich prób, słuchajcie. Ogień wypala z nas rzeczy, żeby Bóg mógł nas używać. Możemy zobaczyć, jak jest wypalane złoto. W objawieniu Jana jest napisane, że Jezus sam wytapiał ludzi w ogniu, aby nasza wiara co była jaka? Na innym miejscu pisze, że pali nas co? Ogień naszej próby, naszego doświadczenia, aby nasza wiara była czysta, jak czyste złoto. Nie? Następny werset. Po co jest ten ogień? Zobaczcie. Jezus chciał rzucić ogień na ziemię, żeby ten ogień zapłonął. Ten ogień to jest ogień Ducha Świętego. I teraz jest powiedziane, że ten ogień strawi nieprzyjaciół. Zobaczcie, celem Jezusa było to, że tak jak On, chodząc w ogniu Ducha Świętego, zwyciężał, pokonywał szatana. Demony z daleka krzyczały, one czuły ten ogień w jego życiu. Jezus pragnął, żeby każdy z nas, kto uwierzy, zostanie, przyjmie dar Ducha Świętego, żeby także był zanurzony w tym ogniu. Tylko, że ogień przychodzi wtedy, kiedy ty jako ofiara nie uciekasz z ołtarza. Bo jeżeli zmykasz z ołtarza, masz ciężko i sobie polepszasz to, żeby ci było lżej, to nigdy nie wytopi się z ciebie, nie wytopi się w tobie charakter Boga i nie oczyścisz się od domieszek i nie staniesz się takim czystym, prawdziwym człowiekiem. A Pismo Święte mówi nam, że niech wiara wasza będzie nieobłudna. Słuchajcie, gdzie nie ma prawdziwej wiary, tam są czary. Jeżeli twoja wiara nie jest szczera, tak jak mówi, umiłujcie szczerym sercem, niech wiara wasza będzie nieobłudna. I inne wersety, wiele ich jest, które mówią nam o tym, że co? Że te domieszki wszystkie muszą być usunięte. Jak te domieszki będą usunięte? Jeżeli my nie zrobimy z tym czymś, z tymi domieszkami czegoś sami, to, że klękamy przed Bogiem, mówimy: Boże, jestem osobą po prostu obłudną. Boże, jestem osobą, która nie ma prawdziwej wiary. Nie kocham szczerze. Wtedy Bóg jest w stanie pomóc nam i uwolnić nas od nieszczerości czy od obłudy. Ale musimy wiedzieć o jednej rzeczy, że celem Boga jest to, żebyśmy mieli prawdziwą wiarę i byli wolni od czarów. Bo jeżeli twoja wiara nie jest prawdziwa, słuchaj, będziesz mówić, zwalać na Boga i na innych ludzi, że w tobie w życiu się nie powodzi. Ale problem polega na tym, że ty nie chodzisz w ogniu, dlatego, że nie zwyciężasz świata. Słowo Boże mówi, że ten, który jest w nas, większy z tego, który jest w świecie. Słowo Boże nam mówi, że tym, co zwycięża świat, słowa tego świata, ducha tego świata, jest nasza wiara. Nasza wiara jest ogniem. Nasza wiara jest tym, bo tak, jest ofiara, jest wiara i przy tym stoi ogień. Zobaczcie, płomienie duchem. Masz wiarę, ale ten płomień musi być jeszcze. I teraz, jeżeli ten płomień jest, to twoja wiara jest prawdziwa.
Dlatego, że On wypala w ciebie rzeczy. On widzisz rzeczy, które mają przyjść i są złe na twoje życie, ty widzisz, zanim On się pojawia. Widzisz je kilka godzin wcześniej. Widzisz grzechy, które przychodzą cię kusić jeszcze kilka godzin wcześniej, zanim On przyjdzie. Widzisz to przez Ducha Świętego. Widzisz to. To jest w praktyce, tak to wygląda. Pismo Święte też mówi o ludziach, którzy byli wytapiani w ogniu próby, że sąd przychodzi przez... Jezus zapowiada sąd przez słowo. Mówi Jezus tak. Jeżeli ktoś nie słucha mnie i słów moich, to słowo, które głosię, go osądzi. Czyli sąd przez słowo, albo jest sąd też przez ogień. Słowo i ducha. Także Jezus mówił, że przyszedł dokonać dzieła Ojca. I to dzieło było w ogniu. To dzieło było w Bożym ogniu. Gdyby nie Boży ogień, słuchajcie, jeżeli Boży ogień jest nad twoim życiem, nie podejdzie ci nikt. Boży ogień jest dostępny, tak samo jak Duch Boży jest dostępny każdemu. On będzie was to zanurzać w Duchu Świętym i w ogniu. I ten Boży ogień jest dostępny. Ale potrzeba do tego wiary. Ja muszę uchwycić się tego ognia. Jak składam ofiarę, muszę złożyć też sól. Czyli jeżeli ja coś robię dla Boga, muszę to robić w ogniu. Muszę to robić z całego serca. Muszę to robić z całą wiarą. Muszę wierzyć w ten ogień. W Boży ogień, który Pan zapala. Muszę wierzyć, że moja ofiara będzie płonęła przed Panem. Że ona będzie było w ogniu, moje życie będzie miłe Panu. Teraz wiele by można było na ten temat mówić. Wiele na ten temat można by było mówić. Jak do tego dochodzimy? Przede wszystkim, jak do tego dojść, żeby mieć prawdziwą wiarę i pozbyć się czarów. Otóż stosujemy się do Słowa Bożego i na przykład tak jak możemy otworzyć list do Kolosan, 4:6 przeczytamy sobie, jak przychodzisz do tego miejsca, gdzie przygotowujesz swoje serce na to, żeby ono było... Znaczy może tak. Proces, który potrzebujesz, żeby zapalił się ogień nad twoim życiem, to jest proces oczyszczenia i przede wszystkim oczyszczenie twojego serca, nie? Należy do ciebie. I Słowo Boże nam mówi w wielu miejscach, jak mamy postępować, żeby być oczyszczonymi. I teraz tak. Mówi na przykład w liście do Kolosa, 4:4. Zobaczcie, od 2 może przeczytamy. Mówi tak. W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem. Dalej mówi w 5, z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. W 6 mówi, mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą. Zobaczcie znowu, mowa wasza niech będzie uprzejma, zaprawiona solą. O co chodzi z tą solą? Znowu chodzi o to samo, chodzi o Boży ogień. Który tak naprawdę ludzie patrzą, dlaczego ludzie szli za Jezusem? Dlatego, że widzieli, że On jest czysty, że ten ogień, który płonął w Jego życiu, sprawiał, że Jezus był człowiekiem czystym. Ten ogień wytapia wszystko, co ludzkie, co przyziemne, co demoniczne w naszym życiu i obecność Boża jest wyczuwana przez ludzi wkoło nas. Jest wyczuwana z naszego życia. Dlatego, że Boży ogień wytapia te rzeczy i my oddychamy obecnością Pana. Zobaczcie, tutaj mówi, że zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Następne miejsce, to już 3 Kolosan mówi na przykład tak. Umartwiajcie tedy, co w waszych członach jest ziemskiego. Kto ma to czynić? My mamy to czynić, zobaczcie. Mówi tak. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą porządliwość, chciwość, która jest bałwochwalstwem. Czyli mówi nam Słowo Boże, że to my
mamy przygotować nasze serce, oczyścić nasze serce, a wtedy, słuchajcie, jak każda dolina będzie, każda góra będzie poniżona, każda dolina będzie wywyższona, wtedy nadejdzie Pan ze swoim ogniem w nasze życie. Zobaczcie, dlaczego Jan Chrzciciel, może tak ja powinienem się czuć dzisiaj, dlatego, że głoszę to samo przesłanie, żeby Boży ogień przyszedł, to potrzeba, żeby każda dolina w naszym życiu i każda góra została zrównana do tego miejsca, żeby Pan mógł nadejść. I teraz, od kogo to zależy? Od nas. Bo jeżeli my nie przygotujemy drogi dla Pana, nie przygotujemy drogi dla Bożego ognia, On sam tego za nas nie uczyni. Bo Bóg i Jego ogień jest blisko nas. Teraz, ostatnia rzecz. Cel Bożego ognia. Cel Bożego ognia jest taki, aby w nas była prawdziwa wiara. I aby w nas nie było żadnych czarów. Wiecie, udawanie, obłuda, to jest z ducha czarów. Nic wspólnego nie ma wiary. Albo jest Duch Święty, albo jest Duch czarów w naszym życiu. Jako wierzących ludzi. Dlatego, że udawanie, nie przyznawanie się do grzechów, nie przyznawanie się do tego, że coś się skrzywdziło kogoś czy coś, to po prostu są czary. To nie jest żadna wiara. I teraz wszyscy dopuszczamy się uchybień, mówi Słowo Boże. Bo nasz człowiek dusza nie jest doskonały. Nasz człowiek duch jest doskonały. I o co chodzi z tym ogniem? Zobaczcie, ogień w naszym życiu strawi naszych nieprzyjaciół, przeciwników. Przykład na przykład Piotr. Jezus mówi, ja muszę się na krzyż, a Piotr mówi, Panie, zmiłuj się nad sobą. Na Ciebie to nie przyjdzie. A Jezus mówi do Niego, idź precz ode mnie szatanie, przeciwniku. Jeżeli nie masz przemienionej duszy, swojego serca, Słowem Bożym i Duchem Bożym, jesteś przeciwnikiem. I teraz słuchajcie, ogień, który był w Jezusie, od razu Piotra po prostu zgasił. Powiedział prawdę Jezus Piotrowi. To nie powiedział, że on jest diabłem. Powiedział to o Judaszu, ale o Piotrze powiedział, że jest przeciwnikiem. On wyszedł przeciw Duchowi Bożemu. I teraz ogień, który Jezus zabrał żyć na ziemi, on musi być w naszym życiu, dlatego, że ten ogień ma na celu to, że my mamy przemienić świat. Ogień, który w naszym życiu jest, powinien wpływać na nasze życie, przede wszystkim z naszego życia na innych, najbliższych i powinien iść dalej. Ogień Boży czeka, jest blisko naszego życia, ale my musimy powstać, żeby w tym ogniu być. No nie? Apostoł Paweł mówi, że na jednym miejscu, że on nie będzie zapoznawać się z ludźmi, czy to jest napisane. On mówi, że kiedy przyjdzie do jednego ze zborów, mówi, że on nie będzie poznawać się ze słowem tych ludzi, nie? Ale on zapozna się z ich duchem. Czy mają Bożą moc? Jakbyś tak przepatrzył ten werset, nie? Czy przepatrzyła, to byś tam zobaczył, że jest powiedziane tak. Ja przychodzę nie zapoznać cię ze słowem to, co mówisz, ale jaki duch za tobą stoi. Czy faktycznie za tobą stoi duch wiary? Czy stoi za tobą duch czarów? Nie ma. To są dwie drogi, słuchajcie. Jest Duch Boży, ta droga, którą Pan wybrał, która jest wąska, która prowadzi do żywota, i droga, która prowadzi na stracenie, czyli duch czarów. Człowiek pod wpływem ducha czarów jest zwiedziony i myśli, że wszystko, co on ma albo co czyni, to on czyni dobrze. On nie przyjmuje najczęściej napomnienia. On się obraża, uraża i te wszystkie inne rzeczy, słuchajcie, i tak dalej. Ale jeszcze raz wracam do tego ognia. Bożym celem jest to, że my przyjmiemy Boży ogień i zaczniemy działać tak, jak jest na ziemi. Niech zapłonie ogień tu. Niech zapłonie w moim sercu, w mojej duszy, w moim tego. Niech ten ogień będzie ze mną. Kiedy chodzę i mam wizję od Pana i działam w tym, co Bóg ode mnie chce, ja po prostu rzucam ten ogień. Jezus miał uczniów, On rzucił ten ogień na nich. Oni poszli w tym ogniu, słuchajcie, wygonić demony, uzdrawiać chorych, pomimo, że byli narodzeni nawet nie byli. Żądał od nich wiary. Dlatego, że jak nie będzie wiary nad człowiekiem, no to nie będą działy się rzeczy. Jezus mówił, gdzie jest twoja wiara?
Gdzie jest twoja wiara? A do kobiety, która miała tą swoją córkę chorą, która powiedziała, że ona trzcinięta z okruchów i okruchy jedzą swoich panów, powiedział, wielka jest twoja wiara, niewiasta. Do setnika powiedział, wielka jest jego wiara. Bo powiedział, że panie, ja mam pod sobą ludzi, jestem sam podległy władzy, mówię temu idzie tego, a ty masz władzę nad chorobami, nad tym wszystkim, powiedział do Jezusa. A Jezus mówi, do jego wielka jest twoja wiara. A co Jezus mówi do nas? Co jest do nas mówi dzisiaj? Gdzie jest twoja wiara? O Panie Jezu, problemy! O Panie Jezu, to tamto! A jest mówi, gdzie jest twoja wiara? Siedziała sobie, siedzi, która to siedziała i słuchała Jezusa? Maria. A Marta przyglądała się, słuchajcie. Potem okazało się, że Łazarz zmarł. Maria miała wiarę. A Marta bek. Albo Marta przy garach, słuchajcie. No muszę nakarmić Jezusa. A Jezus mówił, nie Marto, Maria dobrą rzecz obrała, słuchała. I co wyszło potem? Że Maria miała wiarę. A Marta beczała. Czyli co? Czym nakarmić swoje serce, tym po prostu one będzie wypełnione. Możesz krzątać się i tłumaczyć się, że o ja muszę to, muszę tamto, obowiązki i tak dalej w życiu, jak to kobiety robią, albo faceci też robią, bo mają dużo obowiązków, a zaniedbują Pana. Sam wiem o sobie, że nieraz nie tak powinno być. I tłumaczymy się tym, że no muszę pracować, muszę tego i tak dalej, i jakby było coś, to by było inaczej. Nie, nie będzie inaczej. Priorytety. Szukaj Bożego ognia, dlatego, że bez Bożego ognia umierasz. Boży ogień pomaga nam w naszym życiu. Jeżeli sam Jezus, Bóg Ojciec zaplanował, że ty będziesz płonącym ogniem, tak jak nim był Jezus, i ten ogień przerzucasz na innych ludzi, słuchaj. Oni będą w tobie w służbie. Będziesz dochodził do świata, ratował ludzi, ale z tobą będzie ogień. Sól. Dlatego jest na innym miejscu, mówi, wy jesteście solą ziemi, jesteście jak miasto, które świeci, nie może się ukryć. No ale słuchajcie, którzy wierzący świecą? Ilu wierzących jest ukrytych? Nawet kościelek nie ma niektórych. Dlaczego? Dlatego, że ich wiara stała się niewiarą. Gdzie nie ma prawdziwej wiary, żywej wiary, tam są czary. I duch czarów opanował ich. I powiedział, że oni nie muszą do kościoła chodzić. Bóg nie ma dla nich miejsca w ogóle, żadnego kościoła na świecie dla nich nie ma, mogą sobie siedzieć w domu. Ale tego nie ma w Biblii. Jest właśnie co innego powiedziane, że Bóg ma dla każdego człowieka wyznaczone miejsce, które go powołuje. Bóg Ojciec nie po to rodzi ludzi na ziemi z Ducha Świętego, żeby oni byli sami. To jest nienormalne. Dobry ojciec nie zostawi swego dziecka, będzie blisko jego? Chyba, że dziecko nie będzie chciało, to jest inne, no? A co dopiero Bóg Ojciec? Bóg Ojciec ma plany dla każdego z nas, tak samo jak ojciec czy matka mają plany dla swoich dzieci. Co by chcieli, żeby dzieci w życiu osiągnęły, czy robiły w życiu. Także jeszcze raz wracam do ognia. Słuchajcie, tylko przez Boży ogień my możemy posiąść do ziemi i duszy nieśmiertelne. Tylko przez Boży ogień możemy uwolnić ludzi i wyrzucić demony i dać ludziom uzdrowienie. Tylko przez Boży ogień możemy przyciągnąć od Boga wszystkie rzeczy na ziemi. Tylko. Tylko Boży ogień w naszym życiu trawi nieprzyjaciół naszych. Nie tylko naszych, ale kiedy modlimy się o innych, trawi nieprzyjaciół tych innych ludzi. Tylko Boży ogień. I to jest właśnie to, co w tym roku 2018 mamy oczekiwać. Boży ogień w działaniu. Dlatego, że rok 2019, co mamy oczekiwać. Dlatego, że rok 2018 był próbą dla naszego życia. Ale wiecie, kiedy ogień z ciebie wypali rzeczy, to wtedy jest rok 2019. I rok 2019 jest rokiem tego, że ty czynisz. Jest rokiem uczynków ognia w twoim życiu. I to właśnie chciałem przekazać. Żeby każdy z nas przyjął to słowo prorocze. Tak, Panie? Ja otwieram moje serce. Ja, Panie, przygotowałem się. I teraz jestem gotowy na twój ogień. I z tobą, Panie, staję. I z tobą będę czynił to, co czynił Jezus. Dlatego, że tylko Boży ogień po prostu może zawładnąć całą ziemią. Jeszcze na koniec powiedzieć chciałem taką rzecz. Byłem kiedyś w szkole biblijnej takiego człowieka, który miał od Pana wizję. Szkoła się nazywała Domata.
domata w języku greckim, co znaczy charyzmaty ze starej greki, tłumaczenie. I ten człowiek miał pewną wizję, słuchajcie, miał wizję mapy, widział mapę całej kuli ziemskiej i widział ogień. Widział płomienie ognia w miastach, płomienie ognia na wsi, płomienie ognia gdzieś na koloniach wsi. Wszędzie ogień, słuchajcie. I Pan do niego powiedział, to jest czas ostateczny, że ogień będzie Boży, ogień będzie wszędzie płonął. Ale tam ogień płonie, gdzie jest ofiara. Czyli co, odda swoje życie Jezusowi? Odda się w służbie całkowicie? Żeby ten ogień z tobą był? I teraz, co jeszcze mu Bóg powiedział? Powiedział mu, otworzysz szkołę biblijną, którą nazwiesz Domata. Domata? Po polsku nie piszesz Domata? I mówi tak. I ta szkoła będzie miała na celu, żeby wykształcić pięcioraką służbę, tak jak mówią, nie? Czyli co? Służbę apostoła, proroka, ewangelisty, nauczyciela i pastora. Żeby przygotować ludzi Bożych, żeby weszli w ten ogień, który Bóg zamierzył. I ja wierzę, że czas ognia już jest. Tylko czy my oddamy nasze serca dla Boga w ten sposób? Czy my faktycznie zwrócimy naszą uwagę, skupimy się, zatrzymamy i powiemy, tak, Panie Jezu, jestem ochrzczony Duchem Świętym, ale także pragnę być ochrzczony Twoim ogniem. Tylko że pytanie jest, po co chcesz tego ognia? Czy chcesz tego ognia, żeby się pokazywać, to już na pewno nie jest to, co Bóg chce. Jeżeli chcesz Bożego ognia, żeby pokazać się przed braćmi czy siostrami w kościele, czy przed innymi ludźmi, to ja powiem Ci jedną rzecz. Nieszczere intencje nie są przez Pana błogosławione. Jeżeli chcesz Bożego ognia, żeby wypełniać z całego serca Bożą wolę, w pokorze, w uniżeniu i z wielką radością Ducha Świętego, otrzymasz ten ogień Pana. Także takie dzisiaj przesłanie jest. Może, jeżeli pragniecie Bożego ognia, pomodlimy się o to. Ojcze, dziękuję za Twoje słowo. Ojcze, dziękuję, że my, ludzie, którzy słuchają, pragniemy prawdziwej wiary, żeby nie być pod wpływem ducha czarów, a my wiemy, że ta prawdziwa wiara idzie razem z ogniem Twojego ducha. Zanurzeni w Duchu Świętym i w ogniu. Ojcze, i ja teraz modlę się o Twój ogień, który pomoże nam wyzwolić się, pomoże nam oczyścić się, pomoże nam płonąć płomieni Duchem Panu słusznie, mówi Twoje słowo. I dzisiaj Ci dziękujemy za to. Otwieramy nasze serca, oddajemy się dla Ciebie i prosimy Ciebie o ten ogień i przyjmujemy ten ogień, Ojcze, i dziękujemy Ci, modlimy się o mądrość, by go zachować. Modlimy się, Ojcze, aby on już nigdy z nas nie zagasił, żeby nikt tego nie zagasił nad naszym życiem. Ojcze, w imieniu Jezusa, niechaj ogień Boży płonie. Amen.